STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No, tak naprawdę radość tylko w szatni. Za chwilę mamy następny mecz. No też nie ma się, wiadomo, wygraliśmy, ale to patrząc trochę dalej, to nie ma się z czego cieszyć, bo to dopiero pierwsze spotkanie od 15 kolejek niewygranych, dobrze? Czy się mylę? Coś koło tego, tak? Boję się, ostatni, się mecz, ostatni mecz wygraliśmy z Arką, także jeżeli nie dzisiaj, to byśmy mieli całą rundę bez wygranej w meczu z Arką. Fajnie się to wszystko ułożyło, cieszymy się, że w końcu się udało, ale mówię, następny mecz w sobotę i tak naprawdę nie ma się z czego cieszyć, bo jeszcze tych punktów nam brakuje, ale dobrze, że w końcu ta nasza praca przyniosła efekt i to jest na pewno dla nas nagroda. Znaczy, no myślę, że nie ma osoby, mam nadzieję, że nie ma osoby w szatni, która nie wierzy w to, że możemy odrobić tą stratę. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w klubie, w szatni powiedział, że już spadliśmy, że się poddaliśmy. Myślę, że takiej osoby nie ma, także trzeba myśleć pozytywnie, z wiarą w to, że przede wszystkim z wiarą we własne możliwości i z wiarą w to, że można te karty odwrócić. Od jakichś 4 spotkań gramy naprawdę dobre mecze. Niezależnie od tego, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Wiadomo, że wyniki nie są zadowalające. Jakieś bramki tracone w ostatnich minutach, ale czuliśmy to, że gramy coraz lepiej. I na pewno to jest budujące na kolejne spotkania, na to następne i na to, żeby dobrze przepracować tą przerwę zimową i przygotować się jak najlepiej do kolejnych spotkań. Jeżdżą za nami i wierzą w nas. Często się gdzieś tam po tych ostatnich spotkaniach spotykałem z opiniami, że wszystko nadal jest do ratowania, że oni w nas wierzą, że jak tak będziemy grać, jak teraz, to możemy tą ligę utrzymać. Także przede wszystkim wielkie dzięki dla nich za to, że za nami jeżdżą i dalej nas dopingują, mimo że wiadomo, wiele osób na pewno by się odwróciło przy takich wynikach, jakie my osiągaliśmy, a oni nadal dzisiaj też liczną grupą przyjechali za nami i na pewno nam pomogli w tym zwycięstwie. Chyba szczęśliwy stadion na ciebie, bo znowu... Czy szczęśliwy? Nie mam jakichś swoich szczęść. Szczęśliwy stadion to jest dla mnie na Twardowskiego, tam jest szczęśliwy stadion, a tutaj fajnie, że udało się kolejny raz strzelić bramkę. Nawet dwie. Cieszę się przede wszystkim z tego, że pewnie wykorzystałem ten rzut karny i mogliśmy spokojniej grać do końca. Ci kibice na wyjeździe teraz mogli się pocieszyć z nami. Bardzo ważne, że teraz ostatni mecz w tym roku w Szczecinie i jest szansa na to, żeby się pożegnać w końcu zwycięstwem w Szczecinie. No na pewno tak. No, przede wszystkim chcemy wygrać pierwszy mecz u siebie na stadionie i mam nadzieję, że to nam się w końcu uda. To będzie ostatni mecz w tym roku, także zostawimy wszystko na boisku i zobaczymy. No, mam nadzieję, że w końcu i szczęście dopisze i nie będziemy robić gdzieś głupich błędów pod koniec spotkania, tylko wszyscy razem z tymi ludźmi, którzy nam kibicują, będziemy mogli się cieszyć z tego, że pierwszy raz wygraliśmy na własnym stadionie. Może to trochę śmieszne, ale tak jest. No, tego nie zmienimy. Mam nadzieję, że w końcu się to uda w sobotę i godnie się pożegnamy, chociaż tym ostatnim meczem z naszymi kibicami.